liczę na nieco więcej dynamiki niż w TVT, które przed chwilą widzieliśmy, bo to była ciężka seria, ciężka dla nas wszystkich, coś czuję. Dobra, Clement Raynor, El Clasico na swój sposób, masa znakomitych pojedynków za tymi zawodnikami. Tutaj oczywiście Włoch Simo Clash sponsorowany przez Red Bulla, tutaj Team Liquid Clem. No i go, 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 go. Zobaczmy coś zacnego, miejmy nadzieję. Clem pokazał, że dzisiaj formę ma bardzo dobrą, bardzo wysoką. Przynajmniej na Soul'a tak to wyglądało, no ale nie wiadomo, jak tam dynamika, czy się poprzednia mapa, poprzednia seria odbije właśnie na możliwościach dynamicznych Clema. No i jak tam Raynor, bo Raynor na razie musiał pokonać tylko Lambo. Ale on musiał pokonać tylko Lambo, bo jest tak dobrym graczem, że został tutaj w miarę rozstawiony. Swoją drogą, Raynor na czwartym miejscu rozstawiony. Pierwszego seeda miał Clem, drugiego Cure, trzeciego Serdal, czwartego Raynor, okej. Teoretycznie najlepsza czwórka na tym turnieju. No i bardzo możliwe, że właśnie, no tak, no bo Clem, Raynor walczą o awans. No i Cure czeka na zwycięzcę Serral Showtime. Tak, to się może wszystko sprawdzić z tymi seedami. Dobra, dobrze, dobrze. No i największa mapa w puli oczywiście rzucona jako pierwsza. Miejmy nadzieję, że jakoś tutaj to mądrze rozegrają. Na tej mapie chyba jeszcze nadal występuje błąd. Znaczy na pewno występuje, bo widać, że to jest wersja ladderowa. Tutaj to pewnie prędko tych rzeczy nie naprawią. Tutaj można zakopać minę pod tymi kryształami. Tutaj też, bo te kryształy niby są, ale ich nie ma. Tutaj też można na górę wrzucić jakieś jednostki. Niby to nie błąd, ale może błąd. Ale te błędy na mapach nowych, no, przez lata w StarCraftie jakieś występowały. Bardzo ciężko widocznie było tam zrobić, żeby ich nie było. I tak, no, po prostu, no, trzeba dać chwilę czasu, dać ludziom znaleźć te błędy na mapach. Puścić beta testy na produkcję. O, fajnie! Królowa przyblokowała z prawej, dwa zerglingi w lewej. Niezły tandem blokujący. No i teraz Raynor od razu. Pełną piersią zabrał oddech. Ta biomasa rozstawiona przy krawędzi już najzachłannie jak się dało. No bo może. Nie ma Reapera, to może. Dobranoc, panie Igorze, Space Marine. Space Marine mi życzy dobranoc, chyba. Aha, że w sensie, że sam idziesz, czy zauważyłeś, że ja taki trochę bardziej przygaszony? No ale kto by nie był przygaszony po takim meczu Soul'a Clema, no. Przecież patrzysz na to i czekasz. Na te ich podchody. O, Gentle, przenosisz do Danii. Bardzo, bardzo szanuję. W sensie, no, pochwalam nawet, w sumie, nawet pochwalam. Dobra, 3 CV-ki zostały, widzę, że zniszczone. W sumie nawet dużo, nie? Tak 4 linki za 3 SCV to tak trochę szarpnął już tak pewnie Clemowi nawet brewka drgnęła. Jedna. Manshi Heliony, stały element gry Clema praktycznie. Ale na tyle dobrze dopracowany, że on to może robić, że tak powiem, w ciemno i pewnie i tak się dobrze skończy. No i dalej lecimy w piechotę, trzecia baza i tak dalej, zobaczymy jakie tam zacne akcje będzie w stanie zrobić Clem, bo czasami to nawet na takiego Raynora nawet mu się udaje bardzo szybko zrobić na tyle duże obrażenia, że potem wygrywa w ciągu kilku minut, jeszcze zanim się Raynor rozbryka na dobre. Jak widać, biomasa pięknie rozlewana. I tutaj już rytynowe dwie wieżyczki, kiedyś się stawiało jedną, potem... A potem nadszedł Clem i trzeba już robić dwie.
to inaczej, zawsze coś tam wyłapuje. A i tak wyłapuje coś Klem. Może to jedna drona, ale zawsze jedna drona. Jedna drona, 3 SCV. O nie, temat na P. Uratuj się, kto może. Najgorzej. No, zacny snu, no, to było dobre, to było dobre. Przeuważył taki moment nieczujności Reynora i od razu piekielnikiem go przypiekł, a raczej piekielnikami. Jak zwykle z cegły wodę wyciśnie, więc i kilka dronów uda się jeszcze znaleźć. Ile łącznie? 6, tak jest, 6. Sobie patrzę na to, co tutaj Klem robi. Trochę się dziwię temu atakowi, bo jeszcze nie mamy diwaków i jakby Reynor się na niego zaczaił, to by to mogło się udać, ale może Klem jest na tyle doświadczony, że on wie, że na tym etapie gry, w takiej sytuacji, w tym miejscu i tak dalej, raczej nie będzie Reynora. Przy czym raczej to ważne słowo, bo teoretycznie to może być. Ale może go miny zniechęcą, może ta piechota, skoro tak się kokosi, to pewnie Reynor sobie pomyśli, nie no, raczej ma czym uciec. O, leciutkie zawahanie, krzywe kliknięcie. Ale już Klem oczywiście rotuje. No ładnie sprząta ten dywan z biomasy. Gentle Bird, nie wiedziałeś, że to tak działa? Jest na to jakieś tam określenie, to tam funkcjonuje od paru lat. Chyba. A, chyba, że tak. Dobrze, jedna mina nawet dobrze ogarnięta przez Reynora. Wydaje się, że właśnie Klem go tutaj nawet ładnie naciska, ale w rzeczywistości Reynor nie miał żadnych trudności z rozwojem, więc ma 87 dron. No doskonale, doskonale. W sumie to też jest taki trochę symulator rozbudowy ze stałymi elementami presji. Naprawdę 4 HP na ekstraktorze. No ale, ale tutaj chociaż wiadomo, że to tempo będzie się w miarę rozkręcać. Idzie oczywiście Klem kolejnymi jednostkami. Tutaj się udało też kilka rzeczy zniszczyć. To było dobre. Overseer ściągnął na siebie wystrzał miny, która oczywiście zraniła przy okazji piechotę znajdującą się pod nim. No jak takie sztuczki Reynor wykorzystuje, to brawo. Czasami, no w sumie nawet nie tak rzadko to się zdarza Reynorowi. Dobrze, gracze nawet broń przeciwnika próbują wykorzystać przeciw niemu. A jak wiemy, miny to jest jednak potęga. Swoją drogą Gunkoman chyba, znaczy na pewno Gunkoman zrobił klipa u Hero Marina, jak to Hero Marin pokazuje, teraz zakopujemy miny w losowym miejscu na mapie i wygrywamy grę. Troszeczkę szczerości od Big Gabe'a.
o tym, jak grał z Lambo. No ładnie idzie. 12. Tutaj jeszcze też będzie? No brawo, to było bardzo dobre. 15 dron to już sporo, tylko jeszcze trzeba u siebie się obronić, a Reiner mam wrażenie, że jakby był tutaj leci... O Jezu, leciutko oskrzydlony, jak wleciał medivakami, ale no i nie dość, że w królowe, to jeszcze dwie wieżyczki. Reiner tylko czekał. Kurczę, naprawdę ładnie. Reiner teraz... Znaczy Reiner, Klem zrobił kilka błędów. I Reiner oczywiście może to wykorzystać teraz dzięki dużej liczbie hydralisków i innych jednostek. No niech będzie ta masa. Może by tylko nie przeszarżował Reiner, bo mam wrażenie, że właśnie to ma teraz miejsce. Pamiętajmy, że hydraliski nie mają ulepszenia do ataku, mają tylko pancerz. No jednak, szczerze mówiąc, myślałem, że Reiner teraz dużo więcej obrażeń zada. On nawet nie wszedł do żadnej bazy Klema, bo ta piechota się szybko odrodziła. Zerglingi popadały, jak teraz Hydry. A, Hydry dały radę. Dobrze wyliczone, panie Reiner, ale on wie, że zaraz znowu przyleci więcej jednostek terana, więc lepiej uciekać, niż tam udawać, że możemy wygrać z przeciwnikiem. Zacna kontra zerglingowa. Tak patrzy na mi mapę, czy robi coś tym jednym desantem Klem, ale nie, czeka. Wszystko skupia na tym ataku, nawet się jakiś Siege jeszcze przewinął. Siege w sumie dobry bardzo na Hydry. Ej, halo, Bane'y się skończyły, nie ma jakiejś flanki, Reiner. Aż dziwne, że taki prosty push od przodu. Naprawdę ma duże szanse sporo zrobić. Tu jest jeszcze jakaś kontra. Oj, miny wrzuca do tej samej bazy Klem. O, piękna mina ta pierwsza, druga troszeczkę nietrafiona, bo poszła w kokony. Mamy divak padnie, zgadza się. Mamy też jeszcze kontrę, ale... Wow, jaki dobry szpagat Bane'ami miał miejsce. No, troszkę obite SCV-ki. Łącznie 6 rozbitych. Na pewno liczą na więcej Włoch. Ile to jest? 10 medivaków, zgadza się. No dobra, Coco Jumbo i do przodu, kilka, no nawet, o, jakie eksplozje poleciały od min, a jeszcze są kolejne, tylko co z tego, że eksplozje, jak tu zaraz jakiś lurker na górze, ten bardziej na górze jest do rozproszenia, no i przy okazji przerwania wydobycia, tutaj jest największe źródło ataku. Vipery do zatrucia tej chmary medivakowej, aż 13. jednostek powietrznych, ale na razie jeszcze sobie poczeka. O, o, ghosty wyciągnął. Ciekawy wybór. Nie no, przy tylu lurkerach to bez kija nie podchodź.
Zazwyczaj Krainor dożywał do takiej... O, panie! Jest zagranie! O, jak ładnie, ładnie. No, ale, no, co się dzieje? Halo, czemu to nie działa? Ej, no jakoś tak... A gdzie był efekt? Ja tu czekałem na zacne kolce, a to nic. O, teraz w sumie lepsze strzały były. Może one nie trafiały, może one nie miały komendy, może coś tutaj Raynor źle kliknął, ale w sumie koniec końców i tak działa. No i chciałem właśnie powiedzieć, że zazwyczaj jak Raynor już zrobi te lurkery, no to Klem się nie może z nimi tak łatwo rozprawić. Znaczy czasami mu się uda, nie? Ale nie w każdej grze na pewno. No i pierwsza ważna mapa chyba powędruje na konto Włocha. Makaroniarz gotowy do zwycięstwa. Klem sobie zdaje chyba sprawę z powagi sytuacji. O, tu jeszcze jakiś jeden lurker. Bardzo dobry. Klem nie chce oddać tej bazy, to zrozumiałe. Twoją drogą, tu jest jakaś mina. A, dobra. To taka losowa mina. 10 ubitych jednostek ma. Jest ciekawe, nie? Jednostka się zakopuje, ma tak daleki zasięg, że atakuje planetarkę i jeszcze ma na nią zwiększone obrażenia. Lurkered. Tam jeszcze żyje, ale oczywiście słabe to życie. 18 minuta i widać, że Raynor po zdobyciu inicjatywy jej szybko nie oddam. Planetarka jest. Teraz czas na jakąś kolejną bazę, sobie pomyślał Raynor, ale czy... Oj, będzie to konieczne, czy nie? Dużo ghosty teraz zebrały ciosów. No, nie bierze ją. O, GG well paid, ale tak, też takie miałem wrażenie, że tutaj Klem już może się poddać, no bo po stracie tej bazy to naprawdę znowu wydobycie nie to, a przecież to nie jest tak, że o, teraz jedną bitwę wygrał Raynor. Nie, nie, nie. Tak nie było. Raynor już zaczął wygrywać praktycznie każdą wymianę, albo przynajmniej każda była bardzo przyzwoita. No to jazda. Mamy tutaj oczywiście Klementa i Raynora. To może tak być faktycznie, że te well played to takie było z przekąsem. Troszkę ironii, troszkę takiego niezadowolenia może u Klema. A może na serio pogratulował Raynorowi, bo może... Aż mu się podobało, jak dostał miazgunię. Ale wątpię. Ja też już podejrzewałem swoją drogą, że Klem na tyle dobrze gra te ghosty, że z lurkerami to on nie ma jakiegoś specjalnie dużego problemu. Na pewno nie jest łatwo, ale nie tak od razu, żeby być pesymistą. Raynor napisał almost disaster. We got ready. Strzelam, że Raynorowi prawie się coś wylało, ale się nie wylało na biurko. Pewnie sobie jakiegoś łyka wziął i... No, to jest niebezpieczne. Picie przy klawiaturze i innych takich sprzętach. Chyba, że to było co innego. No, Klement, startujemy, nie startujemy? Dobra, w końcu. Klemowi to zajęło z 20 sekund. Może i on chciał się napić, tak sobie poczekał. Zaczerpnął wodę. Potem chwilę pomyślał, dopiero przełknął. No, można wrzucić w sumie perspektywę, może zawodnika jakiegoś tak do odmiany. Przy okazji ostrzeżenie o epilepsji. Oczęta zmęczone. Tak, za krótko.
kawkę i będzie git. Nie. Odpocząć najlepiej przy AOE albo Diablo. Słyszałem, że sen jest najlepszy na odpoczynek. Odwrotnie, rura podpięta, wyssało powietrze. Nie, po prostu za mało godzin, bo to nie przyspiesza spania niestety. Czy nie jest tak, że aż tak źle, nie? Bo ja pamiętam, jak czasami mi się zdarzało przed etapem Predatora. Boże, ale on przeskakuje. Dobra, włączmy Reynora, to pewnie jeszcze gorzej będzie. Pamiętam, jak jeszcze przed etapem Predatora i rury czasami się czułem, to jeszcze dużo gorzej bywało niż teraz. To i tak jest okej, nie? Jak już człowiek jedną nogą w grobie był, to już mówi, jest okej. Teraz to jest to luksus. Gdzie on tam przeskakuje co chwilę? Nawet nie zdąży człowiek spojrzeć. A, przeskakiwał, żeby zbudować może bazę, a jeszcze nie miał minerałów. Dobra, no i Cryptumor na froncie. Teraz trzeba uważać na Reapera. Ale Reaper się nie dobiera do Cryptumora, bo pod górkę to nie do rady. No to z powrotem do Klema. Kurczę, ale się przełącza. Zawodowiec i sportowiec z Marinem już na Overlorda. Teraz robimy te Heliony. Ale zwróćcie uwagę, i Reynor też jak widać zwrócił uwagę, bo podleciał Overlordem, że nie ma Starporta, tylko drugie koszary, czyli będzie znowu fajnie szybko atakować Klem. Pamiętam, kurczę, tylko nie wiem, nie mam pewności, który to był turniej, ale to był chyba ostatni Open Cup, gdzie Klem po prostu fenomenalnie zagrał na Reynora na tej właśnie mapie. Bardzo szybko, dynamicznie, agresywnie. Świetnie się to oglądało. Może będzie powtórka z rozgrywki. Coś jakoś tak... Więcej zerglingów, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, robi Reynor. Troszeczkę. Ej, ale to jest to, co kiedyś pamiętam. Jedna z pierwszych presji Reynora na Terrana to właśnie na 28 dronach zrobił więcej lingów i teraz też to znowu po latach, jak widać, jest w stanie zrobić. Fajne to. Takie powracające. Ej, no ale bez jaj. Ale to jest genialne. Jakie to mądre było w ogóle. Bo on Overlordem, tak jak mówiłem, on widział drugi Raxy Overlordem. No teraz też tam podejrzał. Ale dlatego, że widział drugie Raxy, to on wie, że jest mało Helionów. Jak jest mało Helionów, a są Mariny, to one jeszcze nie mają Steampaka, więc zerglingi są bardzo skuteczne. O, kochany. Deklasacja. Miazgunia. W sumie ta trzecia baza to chyba musi być z powrotem tutaj grana w barykadzie, no bo za łatwo zerglingi tutaj weszły. Piękna sprawa, naprawdę. Jestem pod wrażeniem tego pomysłu Reynora. Ciekawi mnie, czy on do tego jakby jakoś wrócił, doszedł, czy jakiś teraz przebłysk miał geniuszu, że tak powiem, czy to na jakimś replayu wywnioskował. Kurczę, jak coś takiego się dzieje, zwłaszcza na tej mapie, to ja ich będę cisnął lingami szybko. No i dwa Heliony absolutnie nie były w stanie zatrzymać presji. 15 CV. No, strata gigant. 30... Prawie dron różnicy, no tam nie całe, ale... Liczba nie jest odległa. Nie no, Reynor to ma... no ma duże prowadzenie, bardzo, bardzo duże. Jak to Klem wygra, to... się tutaj mocno wszyscy chyba zdziwią. No, podoba mi się to, no. Takie to sprytne, takie to mądre. A jeszcze, ja i myślałem, że może wejdzie na te mariny. Ale trochę jednak respektuję rywala. No, ganianie się za dwoma medivakami. To naturalna sprawa. No nie no, Klem, tu nie możesz. Jeszcze marina stracił. Jak oglądam Indiego, to tak szybko nie klika między ekranami, jakby w inną grę grał.
Nie, no ja... Znaczy, no można tak spamować. Też tak kiedyś spamowałem jak oni, ale... Teraz to już nie, bo nie widzę do końca w tym aż takiego sensu. Ale jakby się chciało być absolutnie topowym progamerem, to jakiś tam sens jest. Ja to tak raczej gram. Może mogę z nimi powalczyć czasami. Znaczy, może z tymi graczami akurat niekoniecznie, ale z niektórymi prosem i pro też się zdarza. Dziwnie późno te ulepszenie do ataku Raynora zakolejkowane, ale ważny jest pancerz. Dla Bane'u zwłaszcza. Doskonale. No, aha, czyli pewnie, no tak, to tak sądzę, że musiał Raynor tę ostatnią porażkę na Klema, sromotną zresztą, przeanalizować i doszedł do wniosku, że no albo ubije Terrana, zanim ten, o wow, złoży jaja. No ta mina była świetna, aż mnie zabolało leciutko, ale no zaraz zaboli bardziej jeszcze Klema. Może by tak Medivaca, o, co? Orbita zniszczony? Nani? Okej, okay, no tego się zupełnie nie spodziewałem. Myślałem, że że wjedzie bez CV-ki i go tutaj ukara. Najlepsze, że jakby ta mina przecież tak mocno nie odpaliła, ale to było bardzo mądre. No tak sądzę, że Raynor przeanalizował właśnie mecz, który tam zagrali parę dni temu, gdzie przegrał bardzo jednostronnie z kolei Raynor i uznał, nie no, tak być nie będzie, trzeba to ukarać. Ten styl gry Klema, trochę zachłanny, trochę niebezpieczny, no i ukarał. I no roz. Z pomyślunkiem przede wszystkim.